No, mój pobyt, nie brałam udziału w powstaniu warszawskim po prostu z takiego względu, że nie było mnie wtedy w Warszawie, a dlaczego, to teraz to wyjaśnię. Mianowicie z tego bardzo smutnego pokoju właściwie przeniosłam się do pokoju normalnego na Hożej, którą mój brat mi wynajął, kiedy zobaczył, w jakiej nędzy ja tam przebywam, i zobaczył wciśniętą łyżkę do garka z suchą kaszą. I to było tak złościło, że powiedział: odtąd jadasz u nas obiady, co ja przyjęłam bardzo, bardzo, bardzo chętnie, z wielką przyjemnością. Miał dwie córeczki bardzo miłe i żonę, i praktykował w czasie okupacji oczywiście także. Ale w pewnym momencie, i to mniej więcej po półtora roku studiów i tej pracy, ja wróciłam do tego mojego pokoju. To był pokój odnajęty. I gospodyni tego domu, która ze mną się nigdy nie komunikowała, bo ona wiedziała, że w pewnej godzinie było tak ustalone, że u mnie też się odbywały te spotkania. Profesor Kotarbiński się pojawiał. No i ona wiedziała, że tam ja prosiłam, żeby były drzwi uchylone. Ona zrozumiała, żeby jak przychodzi ta grupa 5 osób na pewną godzinę, bo nie wolno było się zbierać, więc właściwie od razu podlegaliśmy, jakim moglibyśmy podlegać, jakimś karom. Otóż ta pani wtedy, jak wróciłam z miasta, powiedziała mi: obawiam się, że musi pani wyjechać, bo było tu gestapo i panią pytał. Nigdy nie zrozumiałam, jak gestapo mogło o mojej osobie się dowiedzieć, dlatego że nigdy nie miałam żadnej wpadki, ale przypomniałam sobie rzecz jedną potem, że wysłałam do Lublina, bo o to mnie proszono, bo ja najpierw w Lublinie przyszłam taki kurs sanitarny, który w czasie okupacji robiono w razie wojny, żebyśmy byli przygotowani. Wtedy wtedy właśnie, oczywiście wzięłam tylko swoje papiery jakieś pod pachy, jakąś teczkę i od razu wymaszerowałam, bo wydawało mi się, że albo ktoś może być pod domem, albo może powrócą, bo uważają, że ja wrócę. Czy było, co było tam dalej, nie wiem, bo już nigdy tej pani nie zobaczyłam, u której mieszkałam. Natomiast ja postanowiłam, już nie mogłam być w Lublinie, bo myślałam sobie, że jeżeli oni w ogóle mają mój ślad, to świetnie wiedzą, że Lublin to jest miasto moje rodzinne i mojej rodziny, gdzie ja mogłam na przykład uciec. Więc jakaś ta przyjaźń z Anną Kamieńską wtedy jeszcze bardzo się jakby wypłaciła w takiej trudnej chwili. Mianowicie ona zaprosiła mnie do nadleśnictwa Świdnik, to jest niedaleko Lublina, gdzieś 20 chyba kilometrów, no trochę więcej. I w tym nadleśnictwie ja z nią byłam. To duże nadleśnictwo zawsze jest duże, tam są zawsze pokoje, gdzie się jest schronić. I doczekałyśmy w ten sposób do momentu, kiedy nagle zobaczyłyśmy, że w ogrodzie chodzi, po ogrodzie chodzi jakiś z opuszczoną szermą czy czym tam, taki, jakiś obdarty żołnierz. I okazało się, że jakaś część tych Rosjan, którzy akurat już weszli w końcu po oczekiwaniu na Pradze, weszli do tam się pojawiła. No i zrozumiałyśmy, że to jest pora, żeby wracać do Lublina. Wróciłyśmy zresztą pieszo, bo nie było jak wracać. Nie była to chyba bezpieczna droga, bo nas mijały oddziały niemieckie, ale nikt się nie interesował tym, że idziemy. Zresztą, bo ja wiem, takie poczucie strachu to w młodości jak gdyby jest jeszcze nierozwinięte dostatecznie. Myślę, że się rozwija dużo później. W Lublinie zastałam stan miasta straszny. Wtedy na zamku trzymano wszystkich aresztowanych. Niemcy aresztowali, przeważnie byli to działacze ruchu podziemnego. I kiedy myśmy weszły do miasta, to akurat odbyła się niedawno przed wyjściem Niemcy. Niemcy się pochowali po piwnicach, częściowo wyszli, ale wymordowali tych wszystkich ludzi, którzy byli na zamku. I także po prostu krew tam po prostu płynęła. To było, pamiętam, że mój brat, wezwano go, żeby on to zrobił zdjęcie, i pamiętam, że w bardzo złym stanie wrócił, kiedy to z tym się zetknął.